decydowała Pana te słowa, które powiedzieliście, przyświęcę tym treścią Waszego życia i radością, ponieważ Państwo pragną, by małżeństwo miało te czas uchwały cywilne, bo z polskiego prawa cywilnego proszę podejść do stolika i podpisać stosowne dokumenty. Panie Synu Boże, który rodząc się z Marii Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Miłość cierpliwa jest,
Łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Muszę przyjść, będzie przyjęcie, a to by jest.
ja wszyscy. Co ty mówisz o miłości, myślimy o uczuciu, zakochaniu. Zresztą język łaciński ma trzy terminy na miłość. Uczucie, pożądanie i autentyczna miłość. To znaczy na co miłości Bożej. Na pewno Państwo darzą się uczuciem, bo bez tego nic nie da. Na pewno pożądacie siebie, coś naturalnego, Bożym darem. I teraz to jeszcze nie jest miłość, jest podstawa do miłości. A miłość to dopiero to decyzja na co Jezusa Chrystusa, czy nie będziesz kochać, czy też nie, czy nie będziesz kochał, czy nie, istnieje dla Ciebie na zawsze. Będę Twoim wsparciem, będę Twoją pomocą i dlatego, że jesteś takim, czy innym, czy taką, czy innym, dlatego, że Cię kocham. Pragnę Twojego dobra. I to jest cała siła kapłaństwa, cała siła małżeństwa na cel miłości Bożej. Tak jak Jezus ją odczytujemy, on nas umiłował nie dlatego, że byliśmy przyjemni, sympatyczni, kochający Go, tylko dlatego, że nas obdarzył miłością, żebyśmy mogli się zbawić. Nasza droga jest drogą do zbawienia przez codzienność. Za chwilę Państwo będą mówić, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz rzecz nie upuszczasz do śmierci. To jest decyzja, którą Państwa doprowadziła do ołtarza. No właśnie na szczęście do ołtarza. Co jest Waszą siłą? Jak mówię Słowo Boże, było szczęście w Waszej codziennym życiu, choć trochę w tej ziemi i szczęście wieczne. Kto ma być pierwszy? On czy ona, czy Pan Bóg? Pan Bóg. Jak Pan Bóg będzie u mnie pierwszy, jak u Was będzie pierwszy, to my z tej miłości będziemy tak kochać, jak u drugiego człowieka. Oczywiście poza uczuciem normalnym sprawem, ale to jest fundament wszystkiego. Kiedyś na takim przygotowaniu do małżeństwa była taka ankieta wśród młodych postawiona na przykład do narzeczonej i odwrotnie, jak ten przykład narzeczonej, jaki jest ten Twój wybrany? Kazał pisać prowadzący na kartce. Inteligentny. Weź mnie ciechaj, bo mi to rozprasza. Parę słów tylko. Poczekaj.
Oczywiście, że tak. Ale nie dlatego, kochajcie, że trochę go, tylko ja Cię kocham. Całe życie. To jest droga do zbawienia. Takiej miłości Wam życzymy. Ja za tą miłość dzisiaj modlimy. Jeśli gotowi, to proszę podejść. Jarosławie i Martyno, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są nasze postanowienia. Jarosławie i Martyno, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Tak, chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowym i w kolorze, w dobrych i złych domie, aż do końca życia? Tak, chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które nas Bóg obdarzy? Tak. Tak, chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby oświecił ten związek i dał nasze czule łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Thank you.
Przyjmij tę rączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę rączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Biorąc udział w radości i nabożeństwie, pragnę pobrać nas wszystkich obdarzył pokojem i zadowolenia swojej miłości. Módlmy się za Jacoba i Martynę, którzy zawarli małżeństwo, aby ich miłość była w jednym obrazie miłości Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o pomożenie ich wiary, aby w jej świecie układali swoje życie. Ciebie prosimy. Prosimy dla nich o pomoc we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźć jej dobre warunki dla rozwoju rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za ich rodzinę, obraz ich przyjaciół, krewnych, znajomych, dla Pana naszej radości i pokojem. Ciebie prosimy. Za cały święty Kościół proszę za nas wszystkich, prosimy, aby wszystkie dzieci Boże były zjednoczone w jedna Boża rodzina. Ciebie prosimy. Więc swoje Ojcze, prosi swoich dzieci, którzy z okresu składają wraz z Ewangelią na Twoim obdarze przez Chrystusa Pana naszego. Bogu nasze.
małżeńskie słodkim jarzem miłości i nierozerwalnym węzłem pokoju, aby czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażeniu Twoich przewybranych dzieci. Twoja bowiem opatrzność, Panie, i Twoja łaska w niewystawiony sposób do tego prowadzi. Przegląd Cię zrodzenie dla wzbogacenia świata. Przez chrzest zostają odrodzeni i powiększają Twojego Kościół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi miłowanego. Mówmy się do Ojca
losem związku Chrystusa z Kościołem. Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę, która zawarła związek małżeński, a teraz prosi o błogosławieństwo. Obdarz ją łaską miłości i pokoju, naucz występować w ślady świętej kobiet, których pochwaliło się Pismo Święte. Niechaj się cieszy zaufaniem, a mąż jej, uznając jej równość we wspólnym życiu i pochwaniu do łaski, niech ją otacza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowują czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, a czerpiąc się z Ewangelii, nie głoszą wszystkim Chrystusa. Niech się radują dziećmi, którym przekażą życie i będą dla nich dobrymi rodzicami. Niech doczekają się wnuków. Spraw także, aby wysyłku swych lat przyszli do życia pobłogosławionych w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź się do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Panie nasz Boże, przyjmij te ofiary, którą się składamy w ofiarze świętego brzegu małżeństwa. Wydarz obiegu tej, który jest polecany, który żyje i grujesz na wieki wieku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, mocą tej ofiary potrzebuj z ojcowską dobrocią związek, który stanowi swoje opatrzności. Niech Ci na małżeńce przez Ciebie złączenie święte węzłem i posilenie tym chlebem z jednego kielicha, żyją w zgodzie wiernej jednej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Ojciec i Syn i Duch Święty.